Dzień dobry, Jacek Gawka, witam Państwa w kolejnych wiadomościach z Wejherowskiego Starostwa. Znane są wyniki ekspertyzy dendrologa badającego stan techniczno-zdrowotny drzew z ulicy 12 Marca w Wejherowie. Po przebadaniu 60 drzew w ciągu wspomnianej ulicy Powiatowej od przejazdu kolejowego w kierunku centrum miasta, doktor inżynier Andrzej Dąbrowski 28 drzew zakwalifikował do usunięcia ze względów sanitarnych, to drzewa martwe bądź obumierające, jak również ze względu na zły stan techniczny, stwarzający aktualnie bądź potencjalnie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kilka spośród 28 drzew, chorych drzew, wskazano do usunięcia w trybie awaryjnym, nagłym, w wyniku ich fatalnego stanu sanitarno-zdrowotnego i niebezpieczeństwa, jakie stwarzają dla mieszkańców i kierowców. Nie stwierdzono występowania na drzewach żadnych gatunków chronionych. Ekspertyza zawiera opis sposobu realizacji prac terenowych, ogólną charakterystykę istniejącego drzewostanu, szczegółową ocenę stanu każdego z 60 przebadanych drzew oraz wspomniane ustalenia i wnioski z przeglądu stanu techniczno-zdrowotnego drzew. Fundacja na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa ogłosiła 5. edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą Polska Wieś, Dziedzictwo i Przyszłość. Konkurs został objęty honorowym patronatem Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w wydawnictwie naukowym Scholar, będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł brutto. Termin nadsyłania pracy upływa 31 lipca bieżącego roku. Przedsięwzięciu patronują portale kulturaludowa.pl oraz witrynawiejska.pl i tam też więcej informacji o tej inicjatywie. Informujemy, że do dnia 20 marca bieżącego roku można składać wnioski o przyznanie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Ogłoszenie dotyczące tego przedsięwzięcia, co roku realizowanego przez powiat, oraz wzór wniosku do pobrania znaleźć można na stronie internetowej powiatu. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w 7. Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej, który odbędzie się 16 marca bieżącego roku, tradycyjnie w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Kielnie. Wszelkie pozostałe informacje znajdują się na naszych stronach internetowych, zwłaszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Ja na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia.